Dzisiejszą refleksję chciałbym poświęcić pewnemu zjawisku, które jest odnotowywane przez jednych z ulgą, z jakimś pozytywnym nastawieniem, przez innych z niepokojem. Chciałbym tę refleksję zatytułować w sposób następujący. Odchodzę z kościoła, ale nie przestaję być religijnym. O co chodzi o tym różnym ocenianiu tego zjawiska? Otóż w środowiskach katolickich, przez socjologów katolickich, odnotowywane jest zjawisko odchodzenia od kościoła. Niektórzy łączą to z ostatnimi skandalami ujawnionymi na najwyższych szczytach Kościoła katolickiego, tak zwanym raporcie Makarika, kardynała zhańbionego i pozbawionego zarówno kapelusza kardynalskiego, jak i wręcz wyrzuconego przez papieża ze stanu kapłańskiego, jak i raz po raz nagłaśniane zjawiska pedofilii. Oczywiście, że są to zjawiska bulwersujące, ale myślę, że nie one są najważniejsze. Na pewno jest odnotowywany proces dość szybkiej sekularyzacji społeczeństwa polskiego, które przyjmuje różne formy, między innymi właśnie odchodzenie od kościoła. Zdarza się też, że coraz większą popularnością cieszą się tak zwane akty apostazji, czyli wręcz zgłaszanie w parafiach, tam gdzie ludzie byli ochrzczeni, aktu odejścia od kościoła, znaczy prośba skierowana do proboszcza, że ja już nie chcę być zaliczany do wiernych kościoła katolickiego, bo nie zgadzam się z jego doktryną, nie chcę być po prostu identyfikowany czy identyfikowana właśnie z tą instytucją. Czy to rzeczywiście jest proces sekularyzacji tylko, czy może tak jak zatytułowałem tę refleksję, trzeba tutaj odróżnić przynależność instytucjonalną od utraty religii, wiary czy odchodzenia od religii? To zjawisko jest bardzo ciekawie opisywane w Stanach Zjednoczonych i czasem warto przy takich okazjach, gdy coś nas zaskakuje, bulwersuje, niepokoi, to co się wokół nas dzieje, opisać, w każdym razie posłużyć się opisem, który jest stosowany właśnie do podobnego zjawiska w Stanach Zjednoczonych. Otóż Stany Zjednoczone tradycyjnie są uważane za pewien wyjątek, jeśli chodzi o cywilizację zachodnią czy kraje demokracji zachodniej, ponieważ tam proces sekularyzacji nie zaszedł tak gwałtownie jak w Europie Zachodniej właśnie, czy teraz w Europie właśnie postkomunistycznej zachodzi. Natomiast tam nie pojawia się zjawisko odchodzenia od religii, tylko odchodzenia od przynależności instytucjonalnej. I ma to nawet już swoją kategorię socjologiczną. Mianowicie te osoby, które deklarują odejście od nie tylko Kościoła katolickiego, od kościołów protestanckich, od związków religijnych, żydowskich, muzułmańskich i tak dalej, i jednocześnie zachowują swoją wiarę. Kiedyś był taki modny ruch Jezus tak, Kościół nie. Tutaj można powiedzieć, parafrazując to samo, te same deklaracje, religia tak, przynależność instytucjonalna nie. I właśnie ze względu na ten negatywny komponent tej deklaracji mówi się o nons. Nons, czyli nieprzynależący. Niektórzy kąśliwie to tłumaczą, że to są nijacy.
Natomiast niektórzy teologowie nawet, czy filozofowie, którzy z sympatią, empatią i zainteresowaniem przyglądają się temu ruchowi odchodzenia od religii instytucjonalnej, nazywają tych nones, czyli właśnie tych nieprzynależących, jako grupę wyjątkowo rewolucyjną, grupę wyjątkowo aktywną religijnie. Z jakich powodów? Po pierwsze, że są to ludzie, którzy nie godzą się na pewien konformizm czy nawet hipokryzję. To znaczy, jeżeli nie zgadzają się z poglądami wyrażanymi przez kler, przez przedstawicieli danej instytucji religijnej, no to po prostu to mówią, że z tym się nie zgadzamy. Czyli taki akt odmowy łączy się przede wszystkim z odwagą. Często jest to połączone właśnie z odwagą zerwania z najbliższymi, z najbliższym otoczeniem i mówieniem, że ja się na to nie godzę. Z drugiej strony, sam fakt, że ci ludzie, mówiąc nie przynależności instytucjonalnej, twierdzą, że pozostają ludźmi religijnymi. To znaczy, że ich religia staje się sposobem życia na własny rachunek. Oni wypracowują własną doktrynę, własną koncepcję Boga. Można powiedzieć, że jest to zindywidualizacja religii. A to oznacza również właśnie akt odwagi. Stąd mówi się o nich, że oni są jak gdyby prekursorami pewnej nowej religijności. To wcale nie oznacza, jak często można się spotkać się z takim stygmatyzowaniem tych ludzi, że oni uciekają od odpowiedzialności, nie chcą brać na siebie ciężaru przykazań, jakie się w kościele, czy w synagodze, czy w meczecie zwykle się z tym łączą. Nie, to jest właśnie ta indywidualna, wręcz heroiczna droga wypracowywania własnej religijności. Takim teologiem, który ze szczególną sympatią patrzy na tę grupę właśnie nieprzynależną do instytucji, ale jednocześnie właśnie deklarującą swoją religijność, to jest mój ulubiony zresztą teolog, Peter Fan, amerykański wykładowca na jezuickim uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, który w wielu swoich publikacjach właśnie zwraca uwagi na ten nowatorski i heroiczny rys religijności ludzi, którzy rezygnują z tej właśnie religijności, która często jest taka właśnie zrytualizowana, mechaniczna, niepogłębiona, związana po prostu z taką socjalizacją zdobytą w dzieciństwie i ryzykują właśnie taką nowe formy tej religijności. Często wymyślają nowe rytuały, często wypracowują w ogóle taką religijność czerpiącą z bardzo wielu różnych kierunków i wschodu, i zachodu. Jest też taki niemiecki teolog, który w ostatnich, muszę przyznać, latach coraz bardziej mi się podoba, który jest z jednej strony teologiem pluralistą, czyli przyjmującym z radością to, że jest wiele religii, ale też czerpie inspirację z matematyki. I on właśnie wymyślił takie pojęcie fraktalnej interpretacji różnorodności religijnej. No, dla matematyków fraktale to jest oczywiście coś zrozumiałe. To by zaproponował zresztą matematyk polskiego pochodzenia Benoit Mandelbrot. Natomiast stosowanie fraktali do teologii może się wydawać dziwne, ale jeśli ktoś wejdzie w ten świat, to zrozumie, że to oznacza właśnie takie samodzielne wypracowywanie religijności, która czerpie z wielu stron i jednocześnie
tworzy nową syntezę. Tak jak właśnie fraktale, czy spotykane w naturze, czy właśnie w tych modelach Mandelbrota matematycznych. W każdym razie jedno jest pewne, nie trzeba się bać tych nowych ruchów. Myślę, że również polska religijność idzie w tym kierunku wypracowania nowej religijności, o wiele bardziej optymistycznej, radosnej, bogatej i uwolnionej od tego pancerza instytucji. Ja w każdym razie należę do tych, którzy się tym nowym ruchom przyglądają z ogromną sympatią.